Kiedyś, kiedy byłem mały, mieszkał u nas przez kilka dni pewien Anglik, nie mówiący ani słowa po polsku. Cała rodzina bardzo się starała, żeby Anglikowi było jak najlepiej. Strofowaliśmy się więc wzajemnie, a do Anglika uśmiechaliśmy szeroko, starając się mu wyjaśnić absurdy PRL-u i wzdychając przy okazji do angielskiego liberalizmu. Unosił wówczas brew i mówił uprzejmie: "Oh, really?" Mieliśmy wtedy psa, Znajdę, który wypracował do perfekcji sztukę zdobywania pożywienia. Prośbą, groźbą, sprytem, odwracaniem uwagi, przykuwaniem uwagi, kładzeniem łapy na kolanie siedzącej przy stole upatrzonej ofiary i patrzeniem jej głęboko w oczy. Tą ofiarą najczęściej padał gość, więc i najczęściej przy gościu strofowaliśmy psa. Byliśmy ciekawi, czy nasz Anglik po kilku dniach nauczył się jakichś słów z języka Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza. Odpowiedział, że owszem, nauczył się frazy, którą słyszał u nas najczęściej. Nie wolno. Zrobiło nam się głupio, bo pomyśleliśmy, że to wszystko przez PRL jako system zakazowo-nakazowy, który tkwił w nas i to głęboko. Przypomniała mi się ta historia, gdy przeglądałem książkę Rutu Modan Uczta u Królowej. Rutu Modan to izraelska ilustratorka i autorka komiksów, m.in. słynnych Ran Wylotowych, wydanych, tak jak i Uczta, przez wydawnictwo Kultura Gniewu. Rany były dla dorosłych, a Uczta należy do książek, które z pozoru są dla dzieci, bo to historia małej dziewczynki strofowanej za to, że nie umie się zachować przy stole, ale tak naprawdę są dla dorosłych. Bo oto tata dziewczynki, dopytującej się, po co są zasady zachowania przy stole, zadaje ryzykowne pytanie retoryczne. A co byś zrobiła, gdybyś została zaproszona przez królową Anglii na ucztę w pałacu Buckingham? Pytanie okazuje się nieretoryczne, bo po chwili dziewczynka siedzi już przy stole między królową i pewnym bardzo surowym admirałem. Zamawiam makaron z keczupem, bo na stole nie ma nic, co by jej smakowało, i jego nazwijmy po swojemu. Co na to królowa? Zobaczcie sami. Wy, dorośli, bo do was mówię. Zobaczcie, a dwa razy się zastanowicie, zanim zechcecie następnym razem strofować swoje dzieci przy stole.